I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry, krypto. Dzisiaj mam wiadomości na 23 stycznia 2021, sobota, za chwilę jest niedziela. W niedzielę pojawi się kolejny gość w audycji u Phoenixa, także zapraszam, troszeczkę z innej strony tym razem, żeby pokazać też od takiej osoby, która siedzi na bazie danych praktycznie codziennie, je przelicza. Także zobaczymy sobie. Od tej strony temat, a teraz o dziewiątej, Pamiętajcie oczywiście w sobotę, a teraz przejdźmy najpierw do CoinGecko, zobaczmy co się dzieje z Bitcoin. Bitcoin 32824 dolary. w ostatnich 24 godzinach 4,6% w górę. Projekty, które sobie najlepiej poradziły, to jest Decentraland 38%, Fortune 22.8% i Basic Attention Token 20%. Projekty, które sobie gorzej poradziły, nie ma ich dużo, czyli wszyscy wychodzą ze stablecoinów, tak naprawdę także tutaj sobie odpuścimy to Leo Token tylko, ale tak mamy tutaj. Stablecoiny widzimy także, że wszyscy wyszli praktycznie ze stablecoinów, liczą na zyski. Posiadacze tokenów XRP otrzymają drugi rzut tokenów od Flare Finance. Także w tym przypadku są przygotowani do otrzymania tokenów wspieranego przez Ripple startupu kryptowalutowego. Ile? Ujawnił, że po wykonaniu właśnie tej, tego screenshota, czy migawki sieciowej, w grudniu wyśle łącznie 45,8 miliardów FLR do inwestorów XRP. Czyli zobaczcie, jest ich troszeczkę dużo, no ale też tyle było. A praktycznie w stosunku 1 do jednego XRP zablokowanych na migawkach, na różnych oczywiście giełdach. Czyli jak donosi Crypto Globe, Flare Networks nie będziemy dystrybuować tokenów na konta należące do Ripple, ale będziemy je przekazywać do Ripple Works, organizacji charytatywnej założonej przez Chris'a Larsena, współzałożyciela Ripple, a potem one będą rozdystrybuowane dla każdego. To jest ciekawe, nie? Że nadal ufają Chris'owi Larsenowi, nie? To jest... <głos》>, czasami mnie zadziwia ten świat krypto W tym przypadku, ale warto zauważyć, że tokeny SPARK będą używane do zarządzania w sieci Flare za pośrednictwem mechanizmów głosowania, a posiadacze tokenów będą mogli uzyskać zwrot ich posiadania, wykorzystując tokeny SPARK jako zabezpieczenie w celu zabezpieczenia bezfunkcyjnej emisji wykupu, wykupu FXRP, protokołu zbudowanego, aby bezpiecznie umożliwić zaufane wydawanie, używanie i wykup XRP na Flare. Posiadacze tokenu będą również mogli uzyskać zwrot ze swoich zasobów, dostarczając dane do wyroczni, szeregów czasowych flare. Sama sieć Flare Network integruje maszynę wirtualną Ethereum i nie zapewnia bezpieczeństwa z tokena. Chwilę później posiadacze XRP otrzymają drugi zrzut z Flare Finance, budowanego już na blockchainie Flare i zaprojektowanego do zasilania słopów, stablecoinów, rolnictwa dochodowego i ubezpieczeń pożyczek zabezpieczonych aktywami za pośrednictwem migawki łańcucha blokowego Flare Network. W serii tweetów zauważonych przez Daily Huddle Finanse Flare ujawniło, że miesiąc po uruchomieniu Flare Network, czyli jak już będzie ta sieć, zrobi też tą migawkę, migawka screenshot waszych tokenów, którzy posiadają FLR i rozprowadzi tokeny DAO Flare. Wtedy te tokeny Daoflare można będzie oczywiście używać z ekosystemem Flare Finance. Użytkownicy będą musieli zamienić swoje tokeny DFLR na tokeny Yieldflare, które będą oficjalnie używane w ekosystemie, a sieć Flare, która zasadniczo wprowadzi zdecentralizowane aplikacje Ethereum, inteligentne kontrakty i zdecentralizowane finanse do ekosystemu XRP zostanie uruchomiona w tym roku. Więc widzimy troszeczkę to skomplikowane, ale pewnie ze względów prawnych, raczej tutaj jest ta dystrybucja w taki sposób zrobiona. Gdzieś to idzie do Krys Arsena, Potem jeszcze na głównym protokole będzie. Na pewno osoby, które śledzą, wiedzą dokładniej o co chodzi. Ale ja podeślę linka do tego. Te osoby, które chcą jeszcze raz prześledzić, to będzie tutaj w opisie link do tego. Coinbase ma teraz ponad 90 miliardów dolarów w aktywach na platformie. Coinbase opublikował w piątek najnowsze dane o tym, ile kapitału napłynęło na giełdę w ostatnich miesiącach. Także tutaj jest bardzo duże zainteresowanie. Nowe liczby opublikowane w piątek na stronie informacji Coinbase pokazują, że giełda ma obecnie ponad 90 miliardów dolarów aktywów na platformie i ponad 43 miliony zarejestrowanych użytkowników. Wow, 43 miliony. Nieźle. Więc widzimy przynajmniej, jak statystyki się kształtowały. W 2020 roku i jakie jest zainteresowanie. Jedną z największych, chyba największa tak? do tej pory. Nawet przechowując tutaj bitcoiny na, na Coinbase, oni się nie równają pod względem przechowywanych aktywów z innymi giełdami poza tym rynkiem. No, chyba trzy największe giełdy by musiały wejść w to, co przechowuje Coinbase dla, dla swoich klientów, albo ile ma tych bitcoinów przechowywanych oczywiście na na Portfelach instytucjonalnych czy offline, na Coinbase. Ie. Bank Tetera, Deltek, twierdzi, że Stablecoin Teter oczywiście jest w pełni obsługiwany przez ich rezerwy, czyli jest w stosunku zabezpieczony jeden do jednego. Każdy Teter jest zabezpieczony rezerwą, a jej rezerwa to coś więcej niż to, co jest w obiegu, powiedział Gregory Pepin, wiceprezes Delta Bank. Czyli tutaj potwierdzają jakoby fat na to, że Teter nie jest potwierdzony jeden do jednego, czy ma tutaj swoje zabezpieczenia. Pamiętajmy, że tutaj nie chodzi o zabezpieczenie w dolarach, bo jeżeli byśmy sobie sprawdzili papiery Deltek Bank, ile one mają kapitału, to chyba nadal jest. Gdzieś w granicach 3 do 5 miliardów. Nie, nie było takich wpływów, jakie Teter zanotował, w tym roku czy ostatnim, gdzie kapitalizacja rynkowa Tethera rosła z 4 miliardów dolarów do zadziwiających 24 miliardów dolarów w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Ale Tether mówi na swojej stronie, że rezerwy obejmują tradycyjną walutę. Tutaj OK, zgodzimy się, że 3 albo 4 albo 5 miliardów zostało dodane w zeszłym roku, ale Tether też mówi na swojej stronie internetowej, że rezerwy obejmują tradycyjną walutę i ekwiwalenty gotówki i należne z tytułu pożyczek także udzielonych przez Tether stroną trzecim, w tym podmiotom powiązanym. Obawy o niedobór wsparcia powróciły w zeszłym tygodniu po opublikowaniu postu na Medium jako dowód ogromnego niedoboru rezerw w Teterze na rozbieżność między kwotą obligacji wydanej w ciągu 9 miesięcy do września 2020, czyli po prostu papiery tego banku, czyli statementy nie pokazują tyle napływu gotówki. No i tutaj wychodzą z tą informacją dlaczego tak jest, bo nie wszystko jest oczywiście w gotówce i ten bank to potwierdza. I odpowiada nawet na to pytanie, bo we wszystkich bankach krajowych na Bahamach nie było wystarczającej dużo dolarów, aby wesprzeć Tether, który krążyły po rynku kryptowalut, stwierdził anonimowo napisany post, powołując się na dane Banku Centralnego Bahamów. Pepin jednak odrzucił to roszczenie, to jest właśnie ten pan, który występował w tej audycji, że Deltek nie jest bankiem krajowym i nie ma licencji autoryzowanego dealera, który... Jest potrzebny do przechowywania dolarów bahamskich w gotówce i depozytach. Nie możemy przyjmować klientów krajowych, nie możemy posiadać krajowych dolarów bahamskich. Więc ten raport jest właściwie nieistotny, powiedział. I faktycznie, gdyby autor postu trochę się postarał, aby poszukać i pogłębić trochę mniej, więcej rozmiar bahamskiego rynku bankowego, ta osoba odkryłaby, że cała masa banków ma aktywa wartości około 200 miliardów dolarów. Wierzę, a my jesteśmy tego częścią. Na końcu odpowiada na te niejasności, które mogą wywoływać że pogłoski, że jakoby bank kupuje bitcoiny w imieniu Tethera. Tak? Zarówno bank, jak i Tether odrzuciły roszczenie w zeszłym tygodniu. Mamy bardzo kompetentny i szanowany zespół inwestycyjny w ramach edukacji swoich klientów w zakresie portfela faktycznie. Dokonali alokacji bitcoinu w imieniu tych klientów, powiedział Pepin, zauważając, że klienci 50-letniego banku to zarówno osoby zarządzające aktywami, jak i zamożne osoby fizyczne. Także oni się tutaj odcinają od tego. Przynajmniej wiecie, jak bank odpowiada na te zarzuty. Giełda kryptowalut Abit pokazuje w raporcie z audytu ponad 100% kapitalizację funduszy użytkowników. Chcielibyśmy chyba zobaczyć każdy taki raport każdej takiej giełdy, jeżeli oczywiście wierzyć tutaj temu, co tutaj widzimy. Także wyniki audytu, przez kogo on tutaj zro zrobiony został. Gian Accounting Corporation, 1 stycznia 2021. Według raportu UBIT bezpiecznie przechowuje 101% aktywów cyfrowych płatnych klientów, i według raportu ABIT bezpiecznie przechowuje 113% fiducjarnych płatnych klientów. Także mamy 192 aktywa cyfrowe i banknoty zdeponowane przez klientów okres 31 grudnia 2020 do 16 stycznia 2021. Czyli tutaj mieliśmy przez ten okres mieliśmy 100%, także to nie jest, wiadomo, przez cały rok mieli tyle. Tylko ostatni okres, po prostu. Aktywa cyfrowe, audyt bilansu aktywów cyfrowych w obu portfelach opracowanych wewnętrznie przez Dunamu Inc. i wyspecjalizowaną stronę trzecią, Fiat Depozyt, zapytanie skierowane do odpowiednich instytucji finansowych na podstawie zestawienia depozytów posiadanego przez Dunamu Inc. Abit zawsze przechowuje więcej pieniędzy i aktywów cyfrowych niż pieniądze i aktywa cyfrowe dla klientów. Z tego powodu, na życzenie klienta, możemy bezwłocznie wycofać zasoby cyfrowe i Fiat. Także tutaj, na tej giełdzie, jeżeli. Ufać oczywiście, uf, uf, wszystkim tym audytom, które są tutaj, to wtedy można wysłać po prostu bitcoiny czy, czy cokolwiek na tą giełdę, i wtedy wiemy, że na pewno płynności nie zabraknie przy wypłacie, jeżeli będzie większa ekipa chciała wypłacić w jednym czasie. Coindesk mamy chłopi, i tutaj w tym przypadku executive, czyli jedna z osób zarządzająca też oczywiście tą giełdą, jest nadal w areszcie. Mówiliśmy tą historię przypominaliśmy przed nowym rokiem, więc tam była gruba interwencja policji i, i władz chińskich na tą giełdę i nie tylko tą. Okex, tak samo, i do tej pory nadal jeszcze jedna osoba przebywa w areszcie w Chinach. No i tak po prostu powinniśmy zakończyć tą wiadomość, niepotrzebnie przypominając resztę, bo to już przerabialiśmy. Główny opiekun Bitcoin Core Wladimir van der Land zdecydował się przyjąć jeszcze większą rolę. Tła. W celu dalszej decentralizacji projektu, zgodnie z tym nowym wpisem na blogu. Bitcoin Core to kluczowe oprogramowanie wspierające sieć Bitcoin, chociaż praca Wanderlana ma głównie charakter dozorcy. Wiemy, że Wanderlan dostał klucze od Gavina Andresena, tak? On jest takim głównym zarządzającym, można powiedzieć. Przed nim był Satoshi Nakamoto. I na samym końcu od 2015, jeżeli znacie historię, wiecie dokładnie, kim jest Wanderlan, który. Był takim głównym, można powiedzieć, deweloperem, który miał też główny dostęp, jak i inni, tak? ale on miał główny dostęp tuż po Gavinie Andresenie i Satoshi Nakamoto do właśnie kluczy. Kluczy oprogramowania wspierające sieć Bitcoin. Chociaż praca Wanderlana ma głównie charakter dozorcy, dzięki czemu kod projektu przebiega bezproblemowo, niektórzy członkowie społeczności uważają go za swojego rodzaju lidera. Jak to ujął, Wanderlan stał się rodzajem scentralizowanego, wąskiego gardła. Jego oświadczenie pojawiło się potem, jak znalazł się w środku kontrowersji w czwartek. Niektórym użytkownikom Bitcoin nie podobała się jego decyzja o wycofaniu białej księgi z Bitcoin Core .org po groźbach prawnych ze strony Craig'a Wrighta. Ale o tej decyzji, o rozstaniu się z Bitcoin Core myślał już od dawna. No, jestem ciekaw właśnie, czy faktycznie od dawna, czy ta sytuacja zaważyła na tym, gdzie następny dozorca nie będzie już znany, żeby po prostu utrzymać na andal Białą Księgę, oczywiście, u siebie, bo wtedy nie znamy osoby, którą możemy zaatakować. Z za strony, oczywiście, Krega Wrighta. To jest ciekawe, że akurat w tym samym momencie Wanderland rezygnuje. Może został zmuszony, tak jak ktoś popełnia błędy i zostaje rozliczony przez kogoś jeszcze wyżej. Kogo wyżej w Bitcoinie, to nie mogę Wam powiedzieć w tym wypadku za takie inne decyzje, Ale po prostu odchodzi, tak? Także to jest najważniejsza wiadomość z tego wszystkiego. Na pewno czas jest ciekawy. Zacznę od delegowania własnych zadań i zmniejszenia swojego zaangażowania. Nie zamierzam przestać współtworzyć Bitcoina czy nawet projekt Bitcoin Core, ale chciałbym usunąć się z krytycznej ścieżki i przyjąć jeszcze bardziej rolę drugoplanową. Decentralizacja rozwoju Bitcoin Core tutaj właśnie jest najważniejsza, jak tutaj to podkreśla. Jest jego decyzja jest częścią znacznie większego wysiłku mającego na celu dalszą decentralizację, czyli no przechodzi na drugi plan tak naprawdę, tak? Nadal będzie oczywiście współtworzyć. No i rzeczywiście Wandel Lance uważa w swoim poście, że nie jest już najbardziej aktywnym opiekunem Bitcoin Core, ponieważ kilku innych dołączyło do szeregów na przestrzeni lat. Poza tym przedstawia inne pomysły na decentralizację projektu. Na przykład Bitcoin Core Org jest jedną z głównych stron internetowych, z których użytkownicy mogą pobierać nowe wersje kodu Bitcoin Core. Ale jest własnością prywatną i jest scentralizowany, Sugeruje przeniesienie go do organizacji. Więc widzicie, gdzieś tutaj w otchłani jest ta decentralizacja, która może pomóc jeszcze bardziej, bo tak, faktycznie strona jest prywatna, tak zarejestrowana na pewne osoby. I w tym momencie ta osoba, która ma tą stronę, albo się dostosuje do tego, co robi tutaj Craig Wright, bo ma rację, albo nie ma racji i będzie walczyć. Tak jak Jack Dorsey, dowiadujemy się, że. Już tutaj zostało wystosowane pismo od strony Craig'a Wright'a do Jack'a Dorsey'a z Twitter'a i jego firmy za to, że na jego stronie jest właśnie biała księga. Jestem ciekawy, jak to się zakończy tak naprawdę, ale czas, właśnie jeszcze raz powtórzę, czas wyjścia pana Vanderlana z oficjalnego stanowiska, no jest ciekawe. Droga Ethereum do 2000 dolarów. Trzy powody, by być byczym w tym przypadku. Sprawdźmy. Ethereum druga co do wielkości kryptowaluta, pod względem kapitalizacji rynkowej, ustanowiła nowy rekord wszechczasów na poziomie 1439. To no, mieliśmy niedawno spadki. Zobaczmy, co może spowodować wyjście na 2000. Kontrakty terminowe na CME Ethereum Ktoś tutaj dobrze podpowiadał, że jak weszły takie kontrakty z Jemina na Ethereum, to Bitcoin spadł z 19,300 czy 19,800 w grudniu 2017, także to jest też bullish. Też wtedy wszyscy myśleli, że to było bullish, bardzo pozytywny wydźwięk dla ceny Bitcoina. Okazało się zupełnie inaczej w grudniu 2017. także tutaj z jednej strony tak, można powiedzieć, że największa na świecie platforma instrumentów pochodnych, Chicago Mercantile Exchange ogłosiła 16 grudnia swoje plany uruchomienia kontraktów terminowych na Ethereum do... 8 lutego, pod warunkiem, że otrzyma zgodę organów regulacyjnych. Także to jest bulisz, tak samo myśleliśmy, że to było bulisz w grudniu 2017, dlatego tylko o tym przypominam, żeby nie brać to tylko tak, jak nam media przedstawiają. Potem mamy spalanie eteru i przewidywalne opłaty. Wszelkie działania wykonywane na zdecentralizowanych aplikacjach lub protokołach opartych na Ethereum są traktowane jako transakcje, które wymagają dołączenia do nich opłaty, aby zachęcić górników do ich przetwarzania. W tej chwili opłaty transakcyjne są ustalane pomocą systemu aukcyjnego, w którym użytkownicy, którzy przypisują najwyższe opłaty w swoich transakcjach, są przetwarzani przez górników najszybciej. System ten powoduje szereg problemów, czyli jest nieskalowalny po prostu. I ten EIP, o mówiliśmy ostatnio, 1559, ma spowodować przejście do proof of stake pomału, tak? Więc tam już będzie dużo łatwiej. Dlatego potem Trzecia rzecz, Ethereum 2.0, czyli ta faza pierwsza. Już mamy ją zobaczyć w tym roku: przejście z fazy pierwszej, potem faza 1,5 i faza druga. To połączenia tych dwóch w tym przypadku protokołu. Kolejny artykuł, Cointelegraph, mówi nam o tym, że altcoiny rosną w momencie, kiedy Bitcoin walczy. 31, 34, 35, 31 tysięcy to jest ta najbardziej ważna granica, która jest w tym momencie, tam było zostane zakupione chyba prawie 300 tysięcy bitcoinów w tych cenach, więc duży gracze raczej będą bronić tej granicy w tym przypadku, ale dla nas szykuje się wtedy szansa na to, żeby inwestować w tym przypadku w altcoiny, które przy takich zachowaniach bitcoina mogą po prostu dać większy zysk, jeżeli jest 30, 33, 40. 35 tysięcy, potem znowu spadek, ale altcoiny dają wtedy większy zysk na tej konsolidacji. O, o tym ten artykuł dokładniej mówi. Cena Tezosa odrabia straty po ogłoszeniu DAO. Nie tylko, wydaje mi się. Wydaje mi się, że też przez Grayscale, bo Tezos jest jednym z nowych chyba koszyków, w które inwestuje Grayscale, ale zobaczmy, co tutaj akurat mamy. Wzrost interakcji społecznościowych wydaje się być związany z nowym zestawem funkcji, które będą obsługiwać DAO oparte na Tezosie. Więc w tym przypadku no, ten artykuł przy, przypisuje tylko tej sprawie. Pozytywny sentyment wydaje się związany z nowo ogłoszonym projektem Homebase, który pozwoli każdemu tworzyć, nie mylić oczywiście <laughs> z sieciówką w Wielkiej Brytanii, aż mi się przypomniała Anglia, który pozwoli każdemu tworzyć zdecentralizowane organizacje autonomiczne. Na blockchainie Tezos DAO pozwalają uczestnikom tworzyć, głosować i finansować propozycje, co jest już widoczne w kilku innych blockchainach. Wiadomość została pozytywnie przyjęta przez społeczność kryptowalut i posłużyła jako katalizator odbudowy cen. Czyli widzicie, jak wiadomości informują nas o ruchu ceny też danego projektu. Bo jesteśmy akurat w tej fazie, gdzie troszeczkę przypomnieliśmy sobie o tych czasach z 2017-2018 roku, gdzie jakieś newsy dodawały też ceny. Tutaj w tym przypadku mamy DAO, ale nie należy zapominać, że Greyscale zaczyna się interesować też Tezosem i... Chainlinkiem. Gdzieś tutaj dla was znajdę to? No i mamy Grayscale dodaje właśnie sześć kolejnych trustów, w tym Chainlink, Tezos, oprócz tego Basic Attention Token, Decentraland, Livepeer, mówiliśmy o tym Filecoin i innych. Także to też pewnie zadecydowało o wzroście ceny Tezosa. Giełda OKCoin OK doda płatności Lightning Network. Ogłosił integrację właśnie. Użytkownicy będą mogli skorzystać z niższych opłat. I krótszych czasów potwierdzania. Rosnące opłaty transakcyjne zachęcają więcej firm do przyjęcia, w tym przypadku Lightning Network. Dlaczego to jest potrzebne na tej giełdzie? Bo średnia, można powiedzieć, opłata za transakcję wynosi na oczywiście głównym protokole Bitcoina, nie na Lightning Network, 13 dolarów. Podobno giełda stwierdza, że wpłaty i wypłaty zajmą tylko kilka sekund w porównaniu z czasami potwierdzonymi godzinowymi. Gdy zapotrzebowanie na miejsce blokach jest niskie, podstawowe transakcje łańcuchowe zwykle wymagają od 10 minut do godziny, w zależności od liczby wymaganych potwierdzeń. Może to znacznie wzrosnąć do siedzisz zajęta. Integracja z Lightning Network pozwoli również OKCOIN zmniejszyć minimalne limity wpłat i wypłat, wcześniej minimalna akceptowalna płatność wynosiła 35 dolarów, tak? Minimalna. Także jeżeli ktoś ma bank Dian bank od razu mi się przypomina i, i Afryka, tak? w tym przypadku chcielibyśmy, no ale nie jest to możliwe, bo 35 dolarów dolara nie wypłacimy. 10 też w przypadku no, zwykłych transakcji na tej giełdzie. A dzięki Lightning Network możemy to obniżyć. Wymiana obniży to do, do zaledwie 100 satoshi. Przy aktualnej cenie Bitcoina minimalny depozyt wypłata wyniesie 4 centy około. tak? Przy aktualnej cenie 4 centy zamiast 17 dolarów. OKCoin okay, to najnowsza z rosnącej listy giełd integrujących Lightning Network. Oprócz innych z mniej znanych platform handlowych, Bitfinex, Kraken i CoinCorner dodały lub ogłosiły plany wsparcia w niedalekiej Przyszłości. Chociaż integracja Lightning Network ma wyraźne korzyści, jak widać na załączonym obrazku, giełdy historyczne wolno przyjmowały aktualizacje Bitcoina. Na przykład, Binance tylko zintegrowało depozyty na adres Segwit pod koniec 2020 roku, a dane od analityka on-chain Willy Wu pokazują, że mniej niż połowa transakcji wykorzystuje format oszczędzający miejsce w bloku. Czyli połowa do tej pory wykorzystuje to. Crypto Ninjas pokazuje, że Bet Protocol zmienia nazwę na BPro. Także miejcie to na uwadze, ci, którzy inwestują albo przynajmniej zaglądają na ten protokół. BEP Pro to jest nowe logo i nowa nazwa. BEP Protokół będzie się nazywał BEP Pro. Chińscy górnicy bitcoinów cierpią z powodu globalnego niedoboru chipów. Tak? Globalny niedobór chipów spowalnia produkcję nowych platform do wydobywania kryptowalut. Podczas gdy wydobycie BTC dominuje się w Chinach, górnicy muszą teraz zmagać się z rosnącymi cenami sprzętu. Można powiedzieć, że to jest w wyniku właśnie tej popularności, bo wiemy, jak drogie są też karty graficzne, tak? Jeżeli chcemy dzisiaj kupić, i, i też Ethereum jest w świetnej kondycji do zarabiania na kartach graficznych, od razu one też idą w górę. Ale to nie jest oczywiście, można powiedzieć, cały czas, bo jeżeli to by było cały czas, dawno Nvidia już by wprowadziła tylko i wyłącznie koparki do, do kopania Ethereum, dlatego oni też się wahają czy chcieliby stworzyć taką serię, linię, no bo jest czas na zyski, jest czas też na korektę w markecie, tak? I wtedy nadwyżka, co zrobimy z nadwyżką jednego produktu? Jak rok później, jak już znowu wrócimy z, ze wzrostami, będzie o wiele mocniejszy sprzęt. Także takiej grubej firmy jak Nvidia też trudno podjąć decyzję tylko o kartach graficznych dla, dla górników. A tutaj akurat jest problem z chipami, więc Według strony internetowej firmy Bitmain, jeden z największych producentów sprzętu górniczego Finax, sprzedał cały swój sprzęt górniczy. Reuters powoduje się na wysoko postawionego dyrektora Bubble Finance, Litonga, który mówi, że górnicy kryptowalut są tak zdesperowani, aby kupić więcej sprzętu, że kupują używane maszyny, zamawiając sprzęt, który zostanie dostarczony późnym latem lub wczesną jesienią tego roku. Ceny używanych narzędzi górniczych wzrosły o 50-60% w ciągu ostatniego roku, a ceny nowych sprzętów wzrosły dwukrotnie. I tutaj właśnie mamy też problem właśnie związany z chipami, bo popyt na Bitcoin rośnie szczególnie aktywnie ze strony instytucji finansowych. Głównym czynnikiem tutaj też jest brak chipów i Chiny tracą przewagę w branży górniczej. Token Insight Wayne Zhao powiedział Reutersowi, że górnicy Bitcoin spoza Chin szybko rozwijają swoją działalność. Według niego Chiny gościło 80% górników Bitcoinów dzięki taniej energii elektrycznej, ale teraz gdy Bitcoin osiągnął nowy rekord wszechczasów wynoszący 42 tysiące, Chiny zawierają tylko 50% całkowitego wydobycia Bitcoinów na świecie. Czyli dobrze, bo nie tylko jeden kraj, tak? tylko mamy większą decentralizację, można powiedzieć w tym wypadku. Użytkownicy Tetera uciekają do trona z Ethereum pośród wysokich opłat. Do tej pory w 2021 roku każdego dnia odbyło się więcej transakcji opartych na Tetherach, na łańcuchu blokowych tron niż na Ethereum. Pomimo kontrowersji Tether pozostanie zdecydowanie największym stablecoinem powiązanym z dolarem z prawie 25 miliardami dolarów w ubiegu. Łączny wolumen transakcji Tether na Ethereum nadal jest dwukrotnie wyższy niż w przypadku transakcji na Tron, czyli wolumen, tak? Dlaczego tak jest? Wskazuje to na to, że zwiększona liczba transakcji Tether opartych na tron pochodzi od stosunkowo małych traderów handlujących mniejszymi kwotami, dlatego na Ethereum nadal są większe wolumeny w kosztach transakcji. Chodzi oczywiście o wolumen w dolarach, nie w samych transakcjach i tutaj no, możemy się zgodzić faktycznie. No, grube instytucje, jeżeli przesuwają 100 milionów, 300 milionów w że no to czy tam 50, to te 6 dolarów opłaty nie stanowi. Niemniej jednak wysokie opłaty na Ethereum mogą zachęcić użytkowników Tether do przeskoczenia statku i przynieść bardzo potrzebną witalność konkurencyjnym sieciom takim jak Tron, o ile tacy rywale mogą utrzymać swoje własne opłaty na niskim poziomie. To też jest dobre, tak? Bo jeżeli przeniosą się do innego blockchaina i zwiększy się masakrycznie ilość osób, czy też to nie wpłynie na, na dany chain? To też jest pytanie do zadania. Przejdźmy na polskich youtuberów, zobaczmy, co tutaj było. Encyklopedia kryptowalut, Uniswap, V3 na jesień, Ethereum Berlin, HardFork nadchodzi, Swap, kolejna platforma na Binance, dalej mamy dzienną dawkę dyskomfortu, Mainframe, MFT, czyli DeFi plus Cfi, w jednym. Dogłębna analiza, godzina 45, to był chyba długi bieg e, razem z Andrzejem. Kryptochemikadze, zero paniki, BTC Long po raz trzeci, mikrofon ma grypę, FX Mag, Biden na tronie, a gospodarka to nie. Jeszcze jest 3-2-1 krypto BTC i być albo nie być. Wiadomości o siatach, kasa twoja, nie, nasza, rządu, <gryw> w cudzysłowie. Szczepan Bentyn, jak kupić BTC na giełdzie, na przykładzie giełdy Kanga. Jeszcze mamy Rekina Biznesu, polka Polkadot, Faust, Ethereum, czyli walka gigantów w świecie kryptowalut, Ring Wolny. Tomasz Rozmus, Kamborza, Piotr Tymochowicz, gospodarczy, raj, życie, praca, biznes i szanse dla Polaków. BitBay Polska, analiza weekendowa Bitcoina można powiedzieć tutaj. Dalej jest Jarząbek, czy Ethereum nadal jest niedowartościowane. Mamy też Ptakuna, Damian Show, nowy biznes online. On tutaj się pojawia raz po raz ostatnio, widzę. Mike Satoshi, Smartki, Radosław Krzycki, CEO projektu w tym wypadku, w ostatnim dniu, a my przejdźmy do komentarzy, zobaczmy, co tutaj się dowiemy. GM wstaja, tu nic do posłuchania, to proszę coś o BSV. No, o BSV niekoniecznie jeszcze w tym tygodniu. Pamiętaj, że audiobooka muszę dokończyć najpierw i pewne rzeczy muszę odłożyć na bok, pewnie będzie jedna audycja, zobaczę, może będzie tylko jedna audycja w przyszłym tygodniu, bo muszę przyspieszyć tam e, w takim przypadku. Kamil Norway, hej, ten Link Trading View, tutaj masz, nie ma problemu. Paweł Zając, w końcu obejrzałem, dzięki, życzę dużo sił do dalszej pracy, łapka poszła już ładnych parę godzin temu. Dzięki, dzięki, tutaj mam przykładnego ojca, <laughs> oczywiście. Najpierw rodzina i tak powinno zawsze być. Karol Kubuśka, nie no, Fenio i Maciek, 321 Krypto, boom, to moi pupile. Kosior, audycja. <laughs> Dzięki. Dzięki. Niech i tak będzie. Pamiętajcie o innych też, tak? Kryptowalutowa niedziela z Majkiem jest w niedzielę. Tam pojawiają się też gwiazdy naszego rynku krypto, więc zapraszam, oczywiście. Tępki przy ostatniej bańce też wszyscy inwestowali w kryptofundusze a BTC leciał na dół i się wysypał. Kto zainwestował na dole? Ten zyskał, reszta traci. Ktoś tam sznurkami rusza i wie, jak żeby większość straciła. Grube ryby liczą, już dolary może kupią, jak cena spadnie, odpowiednio może na dwa lata. Ja tutaj odpisałem: A jeżeli przy ostatniej bańce trzymaliby do dzisiaj, <noise> no to stracił ten, kto sprzedał. Dokładnie. Luke dodaje: No tak jest, tak jest. W tym rynku jest czas na hossę, jest czas na bessę, jest czas na korektę, jest czas na boom, altcoin season, bitcoin season, teraz tylko od Was zależy w którym momencie dołączycie lub sprzedacie lub opuścicie ten rynek lub nadal w nim jesteście, tak? Tutaj nikt was nie trzyma na siłę i nie o to też nam chodzi tutaj. Ja przedstawiam wiadomości akurat, żebyście mieli pojęcie na ten temat. Rzadko kiedy jakikolwiek projekt próbuje, przynajmniej tutaj, w Dzień Dobry Krypto, wam gdzieś wrzucać albo pokazywać, że coś jest lepsze lub coś jest lepsze, niech wygra najlepszy. Po to jest ten rynek stworzony, ale niech każdy ma szansę. Nienawidzę cenzury i tego już nie zmieniam. Życzę Wam wspaniałego weekendu bez cenzury. Aktywnego oczywiście. No i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.